Witam wszystkich. Cieplutko serdecznie moi drodzy. Marianczą z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie na kolejną zjawiskową partię z roku 1905, która miała miejsce w Wiedniu i została rozegrana pomiędzy takimi zawodnikami jak Sawery Tartaka oraz Milan Widmar. Tartakower, jeden z topowych zawodników w pierwszej połowie XX wieku na arenie międzynarodowej, moi drodzy, polsko właściwie francuski szachista, który o szachach powiedział już wszystko autor licznych powiedzonych na temat szachów. Możecie sobie wygooglować, naprawdę jest ich wiele i są dosyć ciekawe. Możecie sobie też wkleić to do siebie na Insta albo na, nie wiem, Facebooka. No, udawać takich, można powiedzieć, takich oczytanych ludzi. No, zobaczcie, on ma nie tylko zdjęcia z siłki na profilu, ale także ma cytatę szachowe. Mądry człowiek. Sefery Tartakower. No, liczono się z nim, moi drodzy, liczono się z nim na arenie międzynarodowej. Jeśli chodzi o świat szachów, podobno jak ktoś w okolicy matował, to musiał to zgłosić Tartakowerowi właśnie. Tartakowerze, zamotowałem w Katowicach, Heńka mat na F7 Hetmanem. No I on tam odznacza, miał taką listę. No dobra, jego rywale, moi drodzy, jest Milan Widmar, który okazało się, że po tym jak doczytałem to, nie był profesjonalnym graczem, był inżynierem, który zajmował się szeroko pojętą elektrycznością, naukowcem, tak o nim stanowi Wikipedia, natomiast w szachy grał całkiem nieźle, jak się okazuje, co zresztą zobaczycie na, za chwileczkę na załączonym obrazku. No dobra, tyle słowem wstępu, kawka, herbatka w dłoni się przyda, pion, moi drodzy, już się tutaj wyrywa żeby zagrać c 4 Mamy c5, obrona sycylijska, otwarta sycylijka, bicie, bicie i teraz nie skoczek f6 z napadem, tylko g6. Przyspieszony smok, nie ma pionka na d6, może d5 będzie w jednym grany. No zobaczymy, dlatego przyspieszony. Goniec c3, goniec g7, jest szansa zagrać c4. Ustawić strukturę Marocego, moi drodzy, bardzo solidny wariant, taka twierdza, ciężko czarnym tutaj się przebić, nie mogą tutaj zagrać d5, no d5 mogą tylko pomarzyć. Dlatego też jest to ruch dobry, jest to ruch, moi drodzy, zabierający no, dużo możliwości dla czarnych. Teoria lubi C4. Silniki też. Gracze chyba zawodowi również. Tu jednak skoczek C3 też jak najbardziej ruch ruchoczy. Okay. Skoczek F6 w tej wersji językowej. Gonie C2. H3. Co? D6H3. No właśnie. D6 poszło w partii, moi drodzy. Czyli nie ma D5 w jednym. Czyli mamy z tego z tradycyjnego smoka, tego tego wawelskiego takiego, którego znacie. No dobra, moi drodzy, w tym momencie roszada i myślałem, że roszada. A wy zapewne również. No jest jakaś furtka stopująca, H3 poszło, no ale nie. Hetman D2. Hetman D2 w planie jest długa roszada. No i wiadomo, tutaj wymienić gońce, ruszyć, moi drodzy, otworzyć pozycję. Standardowy plan kontrataku dla czarnych polega oczywiście na tym, co jest narysowane. No, strzałeczki, moi drodzy. Idziemy B5, B4, otwieramy linię C. Skoczek często wykonuje Matemry tutaj. Finalnie znajduje się na C4, jest bity gońcem, wie, że jest odbijana. Hetman wchodzi na no dużo się tam dzieje. Ale czarne, moi drodzy, znaczy nie tylko czarne atakują. Białe będą miały swój plan oczywiście otwierania pozycji i mierzenia króla. g 7 kończymy rozwój G4. Roszada czeka. Spokojnie. A6 G5. Skoczek H5 mógłby pójść, chociaż to jest strzał, ta struktura nie wygląda zbyt imponująco. Po drugie Roszanie też można by było tak to zostawić z drugiej strony, bo no, zamknięta linia nie, o to chodzi, tak? O to chodziło przecież czarnemu. Białych chce otworzyć, czarny zamkną. Nie wiem, skoczek E5. Hmm. Tutaj, tutaj, tutaj? Już realizować swój plan. Gry? No może i tak. Dobra, my wracamy do partii. Tutaj nie, nie skoczy H5, tylko skoczek. Tak i tutaj wycofany bidulek na E8. No ale może poprzez C7 się rozegra. Zobaczymy. Może wspomoże D5 się okaże. H4 konsekwencje ze strony tartakowera. Wieża przyszła na c, h 5 Ha. No, i teraz tak. Skoczek jest standardowym planem, tutaj, żeby przyjść na C4, ale to jest szybkie. To jest szybkie. Bicie, bicie, moi drodzy. Oczywiście ja często odbijam czy oczywiście, nie jest to takie oczywiste. Ja często odbijam tego pionka grając czarnymi, właśnie zew, żeby król miał jakąś furtkę, żeby wieża gdzieś tam czuła się lepiej. Po biciu tutaj trochę jest to skrępowane. Okej, okay, ale po wejściu skoczkiem do gry będzie można odejść wieżę i zrobić jakieś miejsce dla króla. Rzekomo. Tu dobre podobno było bicie gońce, moi drodzy. Tak. Taka wymiana, bicie tutaj w ogóle do spodu i het ma na 5 teraz. Zabrana atrybuty wojenne dla białych. To nie jest straszne, nie grozi mat, bo skoczek tak naprawdę tutaj się akurat przydaje na tej bandzie. To automatycznie wisi, moi drodzy. Po biciu, biciu, no nie wiem, czy tutaj biały ma dużo. Jeżeli ma, to trochę. Okej, okay. tu skoczek a5 jednak, no z takim planem, później jakiś b5, b4. No dobrze, No ale hagie poszło, tak? hg i tutaj hagie, moi drodzy, fg, myślałem, że będzie, będzie lepszy. No nic, tutaj hagie. No i może być problem z tym królem po roszadzie, zaraz w jakichś miejscach dziś przyjdzie. Checkmate, nie ma skoczka f6, który broni h7 często z królem, bo też miejmy na owadę. Długa roszada ze strony tartakowera, ale b5, no taki był plan. f3, żeby zrobić miejsce na, na tak zwaną przerzutkę. Skoczek c7, powolutku czarne rozgrywają się, moi drodzy. Może b4 było dobre. Ciężko powiedzieć, b4 z tutaj no, konsekwentnie, tak, z prowadzeniem tego kontrataku na tymże skrzydle, tylko skoczek gdy teraz, tu wisi, nie można zagrać a5 niestety niestety nie można, nie wiem, skoczek c7 ale to wtedy tu spada, chociaż otwarte linie to akurat dla czarnych byłoby byłoby w to graj nie bójmy się nawet poświęcenia pionka, czy też dwóch na skrzydle, gdzie atakujemy. Tak? Szczególnie przy przeciwległych roszadach, bo tam właśnie wieże często wchodzą i czują się świetnie. Skoczek C7, moi drodzy, jednak koniec D3. Poszło w partii. Skoczek C6. Zobaczcie, jaki taniec skoczka tutaj ma miejsce. No ale Hetman H2. Taka była idea zagrania, moi drodzy F3. No grożą nieprzyjemności. Taki tutaj macik na H7. No właśnie, co robić? No wieża E8 robione jest miejsce. No to Hetman H7 z Impetem. Słyszeliście ten strzał? Król F8. No nie za bardzo, jak idzie kontynuować ten atak ze strony białych. Okej, okay, no są dwa gońce, ale jeszcze zamknięte. Tu się wszystko póki co trzyma gra i buczy. Nie ma tutaj wejścia, moi drodzy. Poświęcenie Hetmana nie działa, bo jest król G7 później. Mhm, hmm, hmm. to co grać? Jak kontynuować atak, moi drodzy? Severity Rattackover pewnie już obmyślał jakieś nowe powiedzenie szachowe, a przy okazji zagrał skoczek E6. No ale sprowadzenie gońca do gry, wydawałoby się. No tak, niby jest. Ale też jest w przyszłości obce zagranie, może skoczkiem na D. Może gdzieś odejścia gońcem i zaproponowanie tej wymiany. Goniec jest tutaj obrońcą tych pól. Jeżeli koniec by zniknął, został wymieniony tudzież za tego, no to byłoby tutaj słabiutko. Wieża H6. Ha, no nie można bić. Widzicie pewnie, że nie można bić dlaczego. No, bo łubu, dubu, bubu. Jest problem ze skrzydłem, tak? Troszeczkę się robi tam ciasno. Wieża podeszła pod gońca, ale goniec kompletnie nie jest zainteresowany biciem. Goniec jest tutaj fundamentalną e, bierką broniącą, że tak powiem. No to dobra, co grać ze strony czarnych? Jest czas, moi drodzy, nie trzeba bić wcale gońca. Goniec C4 poszło, wymiana tego typu. Aha, żeby skoczek się fajnie rozegrał. Później tam Hetman chce przyjść pewnie. No, fajny plan. Fajny plan. Jak najbardziej. Co jeszcze można było grać, moi drodzy? Co jeszcze można było grać? Silnik podaje jakieś takie, takie bzdurki. Bicie bicie w tym momencie i skoczek, moi drodzy, C4. Takie poświęcenie figury tak naprawdę nie widzę rekompensaty kompletnie. Natomiast ten skoczek jest odciągnięty z gry, może można jakieś tempo zastosować, później pchnąć jakieś B4 prawdopodobnie. No tu wisi, tak? No ale co wystarczy teraz zagrać? Pięć. Tego nie można czasami. No to osłabia bardzo, nie? No, jakieś tam niby rekompensaty były, bo poświęcone weź to zobacz w partii. Nie wiem, może dzisiaj tam Fabiano Caruany i inne cudawianki, no to, 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 to tak. go C4 jednak. Prosto linijnie, No ze strony elektryka. Elektryczne posunięcie, moi drodzy. I co zagrał teraz Tartakower, moi drodzy? Zagrał najlepszy ruch w pozycji. Wiesz się lub nie. I to nie jest F4, ale blisko. To jest E5, moi drodzy. E5 otwieranie gońca. Ajajaj, czyli co? Tutaj będą chciały rozebrać to skrzydło na części pierwsze. Prawdopodobnie tak. Przy okazji, jak nic z tym fantem nie zrobił czarne, to może jakieś pchnięcie po biciach. E6, osłabienie tego pionka w tenże sposób. No, zafiksowanie tych, tych, tych pionów. Wbicie gwoździa w dechę. Ajajaj, coś niesamowitego. No dobra, ktoś powie, że można gońcem bić na E5. No, nie można, bo koniec G6, moi drodzy. Są problemy niesamowite. Pogoniec załóżmy wróciłby na G7, żeby wieżę zaatakować. Wieża sobie odchodzi i tutaj tak naprawdę no, wygląda to kiepsko. Wierzcie lub nie. Dlatego też no, bicie na E5 jest rzekomo niedokładne. Tutaj goniec wybił D3. Ciekawa decyzja ze strony czarnej. Wybiły tego gońca, który był bardzo niebezpieczny. tak Otworzona, otwarta w sumie została przekątna, więc bicie. No i teraz wyobraźcie sobie, że nie ma odbicia gońca. Ani pionkiem, ani wieżą. Tylko jest zagrany kolejny raz, najlepszy ruch w pozycji, e6, konsekwentnie, do samego spodu. Chcemy moi drodzy atakować tu, osłabiać tego piona. Na to czeka na deser. Coś niesamowitego. No co grać moi drodzy, no tutaj czarne zagrały agresywnie, odważnie można powiedzieć, bo wybiły skoczka wieżą na c3. To jest dosyć znany motyw, znany motyw w Sycylice. Że poświęcamy jakość, żeby tutaj otworzyć pozycję. tak? Otworzyć pozycję, przyjść tam gdzieś Hetmanem, być może kolejną wieżą zaatakować, osłabić skrytu jednym słowem. A, tak naprawdę biały to wzięły, są zadowolone, ale Hetman C8 teraz. O proszę bardzo, intencja odbicia pionka. A tak moi drodzy, tutaj zobaczcie. I tak naprawdę nie można wziąć teraz gońca. Jeżeli białe teraz by się rozpędziły i hejże, gońca jeszcze B na D3, no to mamy mata w dwóch. Benz. I mens, to jest goniec. Robicie pazłarasze, to znacie te, te klimaty. No, czarnych kreatywnie trzeba przyznać. Tylko że tutaj po Hetman co 8 moi drodzy, nie jest bity goniec. Tylko jest grany goniec D4. Ha, obrona. I oho. I atak w jednym. Ajajaj. Zaatakowanie obrońcy tych pól. Jeżeli on zniknie, to znikną marzenia czarnych również tu jeszcze f6, tu jeszcze f6 próbują się bronić, moi drodzy czarne. No tak, gf, f. I co teraz? Jak biały kontynuują atak, moi drodzy? Piją tutaj na f6 bezkarnie, jak się okazuje. No bo koniec jest untouchable, jest zatruty. Dlaczego? Kto widzi? Dlaczego nie można, moi drodzy, odbić gońca? Bo białe matują na f7 pionek, zrobił robotę jak się okazuje dlatego też ten pionek jest do wzięcia za friko, partia nie trwa długo Hetman moi drodzy B7 jeszcze żeby oczywiście bronić tutaj tego punktu no tak, ale teraz nadszedł moment na puentę tego dowcipu czyli moi drodzy siatka matową, tak kulminacyjny moment, co zagrał w tym momencie Biały tu podpowiem to jest mat w dwóch ruchach. Kto widzi? Kawka, herbatka i myślimy. Czaszkowanie na ekranie, proszę Państwa. No właśnie. To oczywiście jest król, moi drodzy. B1. Król B1 jest to robienie miejsca. Sucharki, ciąg dalszy. Hetman H8 szach. Niestety. Hetman H8 szach. Król jest tak, jakby w macie, więc trzeba bić figurę szachującą. No i wieża, H8, Dziękuję. checkmate, coś napisał ostatnio, słuchałem do momentu jak powiedziałeś checkmate, że nada, żegnam, <laughs> żegnam również, ale powiem tak, to nie jest lotnisko, nie musisz ogłaszać odlotu, tak, że odchodzisz, odlatujesz, wychodzisz, nie ma potrzeby. No dobra, moi drodzy, taki mat, ależ ksavery Tartakower, złoju mu skórę, no. Można powiedzieć, że wybił mu z głowy marzenia o zostaniu profesjonalnym graczem. Coś niesamowitego. Dobra, dziękuję za uwagę, moi drodzy. Miłej niedzieli. Pozdrawiam. Trzymajcie się.